Królestwo Boże jest pośród was. To są słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Gdy Chrystus wymawia te słowa, to nam ma na myśli to, że On jest blisko każdego z nas. Że On nie jest Bogiem dalekim. Że On nie jest Bogiem, który jest w odległej galaktyce, czy tak naprawdę nami już się nie interesuje. Czymże zatem jest Królestwo? Patrząc dzisiaj na różnego rodzaju informacje o Królestwie, wiemy, że jest to zawsze jakaś forma monarchii, na czele której stoi król. Ale musimy o tym wiedzieć, że gdy Chrystus wymawia słowa Królestwo, ma na myśli przebywanie w domu naszego Ojca wraz z trzecią osobą Bożą, z Duchem Świętym. To nie jest Królestwo w myśleniu tutaj ludzkim. To nie jest czysta monarchia. To jest przebywanie w niebie. To jest prawdziwe Królestwo. I to niebo może rozpocząć się już tutaj, na ziemi. Dla każdego z nas. Ale zależy to od tego, jak ja będę kojarzył to Królestwo. Czy ze szczęściem, czy tylko z opływaniem w dobrobyt. Bo jeśli myślę tylko o Królestwie Ziemskim, to stanę się również tak jak ci faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii. Bo będę szukał tylko Królestwa, które daje mi korzyści, najczęściej materialne. Korzyści, które dadzą mi być może sławę, jakieś poczytne miejsca w dzisiejszym społeczeństwie. I to się tyczy każdego z nas. Niezależnie od wykształcenia, niezależnie od płci, niezależnie od wieku. Czym dla mnie jest Królestwo Boże? Wiele odpowiedzi może paść. Ale musimy o tym wiedzieć, że Bóg nas pociąga do jednego, do Królestwa swego Ojca. I to Królestwo, które rozpoczyna się tutaj na ziemi, wbrew pozorom nie kojarzy się ze szczęściem. Bo Chrystus dla nas to Królestwo otworzył poprzez cierpienie. I to swoje własne cierpienie. Poprzez oczyszczenie nas z naszych słabości. Poprzez łaskę Ducha Świętego, dzięki której będziemy zbawieni. I to Królestwo Boże, które jest pośród nas, jest wywalczone właśnie przez Chrystusa, przez Jego życie, mękę, czyli cierpienie i Jego chwalebne zmartwychwstanie. I właśnie o tym wspomina w ostatnich słowach dzisiejszej Ewangelii Chrystus. Zatem pamiętajmy, siostry i bracia, ja również muszę o tym pamiętać, że mamy być ludźmi, którzy mają już tutaj uczestniczyć w tym Królestwie. Że mamy być tymi, którzy mają być szczęśliwi. A te cierpienia starajmy się oddać Panu Bogu. Bo i On tutaj na ziemi cierpiał dla nas. I miejmy prawdziwą nadzieję i wiarę, że miłosierdzie Boże pozwoli nam radować się w tym Królestwie Bożym, które jest pośród nas. Amen.